Wyjaśnić niewyjaśnione. W tym odcinku opowiem o zagadkowym zaginięciu i śmierci młodej pielęgniarki. Pomimo upływu ponad 20 lat, sprawcy nadal nie schwytano. Podczas śledztwa pojawił się świadek, który widział podejrzany samochód i mężczyznę kopiącego dół w dniu zaginięcia 27-letniej kobiety. Sprawę aktualnie bada Poznański Wydział Archiwum X. Jednostka liczy na każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, aby rozwiązać sprawę śmierci pielęgniarki z Ostrzeszowskiego Szpitala. Zapraszam do wysłuchania historii Aliny Bagniewskiej. Alina Bagniewska miała 27 lat, gdy zaginęła bez śladu. Mieszkała wraz ze swoją siostrą i jej mężem w jednej ze starych kamienic przy rynku w Ostrzeszowie, w mieście znajdującym się w województwie wielkopolskim, około 50 km od Koszalina. Była to cicha i bardzo spokojna okolica, w której nie dochodziło do przestępstw, a sama kamienica właściwie należała do rodziców sióstr Bagniewskich. Ostrzeszów nie jest dużym miastem. Jego powierzchnia wynosi 12 km2, a jego początki przypadają na XII wiek, okres rozkwitu epoki średniowiecza. Jak głosi jedno ze starszych podań, bardzo dawno temu pewien bardzo odważny książę podróżował bursztynowym szlakiem do Kalisza z Wrocławia w towarzystwie dwóch giermków. Podróż była długa i żmudna, a książę w końcu poczuł się głodny, spragniony i zmęczony podróżą. Postanowił zatrzymać się na syty posiłek oraz mały odpoczynek w gospodzie, która miała znajdować się w miejscu, gdzie stoi dzisiaj stara baszta przy ulicy Zamkowej. Gdy książę odpoczął, najadł się i ugasił pragnienie. Chciał wyruszyć w dalszą podróż. Na jego drodze stanął karczmarz. Uczynny człowiek postanowił ostrzec swego gościa przed niebezpieczeństwem, na które narażone były osoby podróżujące bursztynowym szlakiem nieopodal Kotłowa. Tam hulała i panoszyła się zgraja rozbójników, którzy nie znając żadnych skrupułów, napadali na strudzonych wędrowców i kupców, ograbiali ich zdobytku, a następnie pozbawiali życia. Słysząc to książę, postanowił zostać w karczmie na jedną noc. Było to rozsądne posunięcie. Chciał poczekać na swój orszak, który podróżował wraz z wiernym dworem jego miłościwej małżonki. A gdy ci już na następny dzień dotarli, książę wraz ze swoją oddaną świtą, ukrytą w książęcych powozach oraz z karczmarzem, udali się w stronę Koszalina, odszukać kryjówkę złoczyńców. Wszystko poszło zgodnie z planem i rozbójnicy podjęli atak. Jakie było ich ogromne zdziwienie, gdy w książęcych pojazdach ujrzeli dobrze uzbrojonych rycerzy zamiast kufrów ze złotem. Rozbójnicy wiedzieli, że nie mieli szans, dlatego postanowili poddać się bez walki. Po wszystkim sprawiedliwy książę hojnie nagrodził gospodarza karczmy, a na upamiętnienie ostrzeżenia, które uratowało mu życie, obiecał wybudować książęcy gród, którego nazwa miała pochodzić od słowa ostrzeżenie, stąd też nazwa Ostrzeszów. W niedzielę 2 października 1994 roku, w dniu zaginięcia Aliny, nikt nie ostrzegł. Nie chwycił za rękę, gdy wychodziła z swojego mieszkania i nie przestrzegł przed wyjściem z domu. Ale zacznijmy od początku. Tego dnia młoda kobieta wróciła do swojego mieszkania o 7 nad ranem. Była pielęgniarką, zatrudnioną na etacie w szpitalu w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. A tej nocy właśnie pełniła dyżur na dziecięcym oddziale. Alina była pracowita. Bardzo ciężko pracowała, chcąc zabezpieczyć w ten sposób swoją przyszłość. Po powrocie do swojego mieszkania, pomimo wielkiego zmęczenia, 27-latka przez chwilę posiedziała ze swoją siostrą. Trochę porozmawiały, krótko streszczając swoje plany na niedzielny dzień. Najpierw, to jest oczywiste, Alina chciała odespać nocny dyżur, a gdy już się wyśpi, to miała w planach odwiedzić rodziców, mieszkających nieopodal Ostrzeszowa, we wsi Zajączki. Identyczne plany miała również siostra kobiety, która chciała pojechać do Zajączek wraz ze swoim mężem i dziećmi. Po rozmowie z siostrą, Alina udała się do swojej sypialni i od razu zasnęła. Nie pospała jednak długo.
po kilku godzinach snu, około godziny 10:00, po córkę zajechał jej tata, który chciał zawieźć ją do rodzinnego domu. W planach było wspólne zbieranie grzybów w pobliskim lesie, a po grzybobraniu mieli wszyscy zasiąść do stołu i zjeść niedzielny, odświętny obiad. Zmęczona kobieta odmówiła jednak, twierdząc, że chciałaby się jeszcze zdrzemnąć. Uzgodnili zatem, że tata przyjedzie po córkę drugi raz, między godziną 13:30 a 14:00. Alina poszła spać dalej. Jednak gdy pan Bagniewski tego samego dnia zjawił się na ulicy Rynek, około godziny 14:00, okazało się, że w mieszkaniu nikogo nie ma. Alina zostawiła jednak ojcu krótką informację, zapisaną na kartce i pozostawiła ją na stole. Poszłam już na zajączki, tak brzmiała wiadomość. Ta krótka notatka, pozostawiona przez Alinę, w ogóle nie zdziwiła pana Zygmunta. Córka dosyć często chodziła w odwiedziny do rodziców na piechotę. Takie sytuacje miały już miejsce wcześniej, a do tego kobieta bardzo lubiła spacerować. Wrócił więc do domu, jednak córki tam nie zastał. Minęły prawie 3 godziny, a gdy Aliny wciąż nie było, pan Zbigniew okropnie zaczął się niepokoić. Odległość od miejsca zamieszkania sióstr Bagniewskich do miejsca zamieszkania ich rodziców wynosiła raptem 4,5 kilometra. Także spacer Aliny nie powinien trwać dłużej jak godzinę. Po drodze, gdy pan Bagniewski wracał z pustego mieszkania w Ostrzeszowie, również wypatrywał córki. Miał nadzieję, że zgarnie ją po drodze do zajączek. Auto prowadził wolno, co pozwoliło mu na dokładne wypatrywanie dziewczyny. Alina była osobą słowną. Skoro umówiła się, że tego dnia odwiedzi swoich rodziców, to nie wystawiłaby ich do wiatru. A ponadto, nie chcąc niepokoić rodziców, poinformowałaby ich o nagłej zmianie planów. 2 października 1994 roku Alina Bagniewska nie dotarła ani do swojego rodzinnego domu w Zajączkach, ani też nie powróciła do mieszkania w kamienicy przy ulicy Rynek. Rodzina oraz bliscy znajomi 27-latki nie mieli żadnego pomysłu na to, dokąd dziewczyna mogła się udać. Na następny dzień, w poniedziałek 3 października, młoda pielęgniarka nie zjawiła się na dyżurze w szpitalu, w związku z czym rodzina postanowiła zgłosić zaginięcie na policji. Co takiego mogło spotkać pełną empatii i sympatyczną pielęgniarkę z Ostrzeszowa, Alinę Bagniewską? Na to pytanie śledczy do dziś próbują uzyskać odpowiedź. Podczas przyjmowania zgłoszenia śledczy z początku byli sceptycznie nastawieni. Wręcz sugerowali, że Alina nie zaginęła, tylko uciekła. Uciekła, ponieważ chciała po prostu odpocząć od swojej pracy, od ciążących nad jej głową obowiązków, a nawet od rodziny. Policja przyjęła zgłoszenie. Czekano jednak na jakiekolwiek wieści od Aliny. Ta w ogóle nie skontaktowała się ani ze swoimi rodzicami, ani ze swoją siostrą, ani nie zgłosiła się też na policję. Jak udało się ustalić śledczym, w dniu zaginięcia, 2 października, Alina miała na sobie dresowe jasne spodnie, ortalionową kurtkę w kolorze granatowym oraz białe adidasy. Kobieta opuściła mieszkanie swoje i siostry około godziny 12:00. Ustalono też, że kobieta, idąc do Zajączek, wybrała możliwie najkrótszą drogę. Najpierw ulicą kolejową, następnie ulicą Dworcową obok dworca PKP, ulicą Grabowską, kierując się w stronę Grabowa. To właśnie na ulicy Grabowskiej Alina była widziana ostatni raz. Od ulicy Grabowskiej do rodzinnych Zajączek zostało kobiecie do przejścia raptem 3,5 kilometra. Wyglądało na to, że coś złego musiało spotkać Alinę właśnie na tym odcinku. Czy ktoś ją napadł? A może ktoś niekoniecznie obcy? Zaproponował jej podwiezienie, a Alina się zgodziła i osoba ta skrzywdziła młodą, atrakcyjną pielęgniarkę. A może po prostu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek? Nikt nie miał pojęcia, co mogło się stać. Po Alinie Bagniewskiej nie było ani śladu. W niedługim czasie wszyscy myśleli, że nastąpił przełom w sprawie. Na policję zgłosił się świadek, który pod lasem koło Zajączków spostrzegł zaparkowany samochód. Auto, które prawdopodobnie było koloru czerwonego, widziane było przez świadka w dniu zaginięcia Aliny Bagniewskiej po południu. Był to czas, w którym doszło do zaginięcia. Przy oględzinach miejsca
w którym zaparkowany miał stać samochód, odkryto świeżo wykopany pusty dół. Policjanci zaczęli przypuszczać, że ktoś, prawdopodobnie kierowca widzianego auta, potrącił Alinę lub pozbawił ją życia, a chcąc ukryć ciało kobiety, rozpoczął w tym miejscu kopanie dołu. Kierowca auta miał jednak zostać spłoszony przez świadka i odjechał z miejsca zdarzenia, a ciało Aliny zabrał ze sobą. Ponieważ nigdzie w okolicy wykopanego dołu nie znaleziono ciała młodej pielęgniarki, jej rzeczy osobistych lub śladów świadczących o wypadku, dlatego poszukiwania wciąż trwały. Śledczy rozważali jeszcze jedną prawdopodobną możliwość tego, co mogło spotkać Bagniewską i postanowili oni poddać przesłuchaniu także najbliższą rodzinę zaginionej. Przecież mogło być też tak, że kobieta do domu faktycznie dotarła. Niewykluczone, że to właśnie tam mogło dojść do tragedii. Była jeszcze jedna możliwość. A może Alina nigdy nie opuściła kamienicy przy ulicy Rynek w Ostrzeszowie? Może to właśnie tam mógł zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek? Funkcjonariusze policji dokładnie poddali przeszukaniu dom państwa Bagniewskich w Zajączkach, podobnie jak mieszkanie kobiety. Nic jednak nie wskazywało na to, że mogło dojść do tragedii lub nieszczęśliwego wypadku. Śledczy musieli wykluczyć rodzinę pielęgniarki z kręgu osób podejrzanych. Śledztwo stanęło w miejscu. Od zaginięcia mijały dni, tygodnie, miesiące, a w końcu rok. Ku rozpaczy najbliższych, Alina przepadła jak kamień w wodę. Dla rodziny osoby zaginionej, nawet najgorsza prawda jest lepsza od niepewności, od braku informacji o tym, co mogło spotkać bliską osobę. Bliscy żyją i funkcjonują jak w letargu. Ciągle wierzą, że ukochana osoba odnajdzie się żywa, że pewnego dnia da znać, że żyje, że wróci albo chociażby zadzwoni, że sprawa zakończy się szczęśliwie. Minęło półtora roku, aż pewnego dnia, w piątek 29 marca 1996 roku, w miejscowości Rogaszyce Królewskie, oddalonej o 4 km od Ostrzeszowa, podczas prowadzenia prac porządkowych, tuż obok gospodarstwa rybackiego, jeden z robotników natrafił na ludzkie szczątki. Robotnik natychmiast zawiadomił policję. Okolice stawów rybackich zabezpieczono jako potencjalne miejsce przestępstwa, a kości zostały zabrane i przewiezione na badania. Bezspornie stwierdzono, że odnalezione szczątki to zaginiona w 1994 roku Alina Bagniewska. Przeprowadzono badania w Zakładzie Medycyny Sądowej. Podczas czynności biegły z zakresu medycyny sądowej ustalił, że śmierć nie nastąpiła w sposób naturalny, a bezpośrednią przyczyną zgonu było złamanie kości czaszki, które powstało wskutek uderzenia narzędziem tępo krawędzistym. Wiadomo było też, że do zbrodni doszło w dniu zaginięcia Aliny. Śledczy twierdzili także, że ciało zostało przeniesione, a do tragedii doszło gdzie indziej. Zaczęto brać różne wersje wydarzeń pod uwagę. Jedna z wersji policji była taka, że Alina zatrzymała przejeżdżający obok samochód, prosząc kierowcę o podwiezienie. Jednak scenariusz ten był raczej mało prawdopodobny z uwagi na fakt, że kobieta bardzo lubiła spacerować i gdyby nie miała tego dnia ochoty na spacer, to poczekałaby na swego ojca. Jednak poszła pieszo, a to znaczy, że raczej nie miała powodu, aby zatrzymywać przejeżdżającego samochodu. Druga wersja była taka, że 27-latka spotkała po drodze kogoś, kogo znała, a ta osoba zaproponowała, że ją podwiezie do Zajączek. Alina mogła skorzystać z propozycji, a znajomy kierowca mógł chcieć wykorzystać nadarzającą się okazję do próby wykorzystania dziewczyny. A w rezultacie, żeby nie zostać później zidentyfikowanym jako sprawca, pozbawił Alinę życia. W trzecią opcję najbardziej wierzyła rodzina Aliny. Pan Zbigniew Bagniewski uważał, że ktoś potrącił jego córkę. Czemu jednak zdecydowanie przeczyły ślady na ciele odkryte podczas badań anatomopatologicznych. Jednak to, co nie budziło niczyjej wątpliwości, to był fakt, że osoba odpowiedzialna za śmierć Aliny musiała być w posiadaniu auta, które było potrzebne do przewiezienia ciała dziewczyny z miejsca zdarzenia. Domniemywać można, że osoba pochodziła z okolicy, znała dobrze topografię terenu i wiedziała, gdzie można było ukryć ciało Aliny Bagniewskiej. Kolejna myśl, która nasuwa się, jest taka, że Alina znała swojego oprawcę, ponieważ gdyby zbrodni dokonała przypadkowa osoba, to nie miałaby ona potrzeby ukrycia ciała. Najpewniej porzuciłaby je w miejscu zdarzenia.
Mimo wielu hipotez, policja wciąż nie miała osoby podejrzanej. 24 lata po zbrodni dokonanej na młodej pielęgniarce, prokuratura okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim przekazała akta tej nierozwiązanej sprawy w ręce pracowników z poznańskiego archiwum X, licząc, że wyjaśnią oni zagadkową śmierć Aliny Bagniewskiej. W lutym 2020 roku, pod jednym z internetowych artykułów z 2018 roku, który odnosił się do przejęcia sprawy przez poznańskie archiwum X, pojawiły się tajemnicze komentarze, napisane przez osobę ukrywającą się pod nickiem UUTYR. Pierwszy komentarz, napisany przez tego użytkownika o godzinie 10.18, informował, że zabójca Aliny nie żyje, że był chory na nowotwór i zmarł we Wrocławiu, chociaż pochodził z Sycowa i był pracownikiem wodociągów, gdzie kiedyś dyrektorem był Zbigniew Bagniewski. W kolejnym komentarzu, który został napisany o godzinie 10.20, użytkownik UUTYR insynuował, że domniemany sprawca był osobą złośliwą, która była w konflikcie z ojcem dziewczyny. Tutaj rodzi się pytanie, czy śmierć Aliny Bagniewskiej była zaplanowana i miała być zemstą na rodzinie dziewczyny? Jeśli tak, to jaki był tego powód? Jeżeli posiadasz informacje o tym, kto mógł się kryć pod nickiem UUTYR, lub jeżeli masz jakiekolwiek inne ważne informacje, mogące przyczynić się do rozwiązania śledztwa, proszę zgłaszać się na adres e-mail oficerów z poznańskiego archiwum X. Na koniec tego materiału chciałbym skierować do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.